Pozostajemy w klubie Akcent. Przenosimy się tylko do sali obok, gdzie trwają intensywne próby przed wieczornym koncertem. Podglądamy taniec irlandzki, który z pozoru wygląda niewinnie. Wydaje się, że tańczą przede wszystkim nogi. Jest ważna cała postawa, bo te nogi są najbardziej przykuwające uwagę i najbardziej pracują, ale postawa też musi być wyprostowana, musimy odpowiednio się prezentować i też ćwiczyć mimo wszystko te mięśnie górne, tak? nie tylko nóg. Ten taniec jest również do zabawy i tak zwane tańce ceilidh, które są znane głównie w Irlandii, ale nie tylko. To są tańce do muzyki na żywo, które są w parach, w różnych konfiguracjach. To są takie tańce, które są wpisane na listę dziedzictwa Irlandii, ale każdy Irlandczyk, który, no prawie każdy myślę, zna podstawowe te tańce. Nie da się ukryć, że akcent w zielonych odcieniach z muzyką celtycką w marcu to już tradycja. W tym roku z okazji Dnia Świętego Patryka obok tancerek na scenie gościł zespół Torn. Propozycja tradycyjnie wypełniła widownię po brzegi, bo dźwięki rodem z Zielonej Wyspy zawsze dobrze miksowały się z naszą słowiańską wrażliwością. Muzyka irlandzka swoją żywiołowością tutaj najbardziej sobie tutaj zasłużyła na nasz poklask i publiczności grudziąckiej, która zawsze tłumnie tutaj przychodzi i przy komplecie publiczności zawsze te koncerty się odbywają. No, jako muzyk wiadomo, rozkochany w muzyce, a tym bardziej muzyce takiej, która trafia do ludzi, również do mnie trafiła. No, koledzy mnie przekonali, nie musieli mnie przekonywać za bardzo, ta muzyka mnie przekonała.